Siema. Witam was, moi drodzy, jestem Zygfrytku. A to jest Team Fortress 2, sobota z grubym. Serwer to wiejska hata.pl. Grałem już tu rozgrzewkę, przyznam, że podoba mi się atmosfera, fajni ludzie grają. Mapa to Gold Rush, właśnie się mapa zaczęła. Jedyne co... jestem przecież broniącą. A ja tam stałem i chciałem do ataku i to coś nie pasowało. Przecież ja bronimy, a to dopiero początek tej mapy. Co mi się na tym serwerze nie podoba, zaraz wspomnę jeszcze. Na początku każdej rundy jest nowa muzyczka. Nie podoba mi się to nie o tyle, że nie lubię muzyczek, czyli muzyczka jest niefajna. Nie podoba mi się to o tyle, że jak wiecie, muszę w takiej sytuacji... Kurczę, blada, tak dobrze mi szło wcześniej. No działo nawalone, czemu tego nie znalazłem, jak był tydzień z demomanem? Nie podoba mi się ta melodyjka, ponieważ jak wiecie, mam zawsze przez to problem z prawami autorskimi, YouTube śmierdzi w tej kwestii i w ogóle... Nie, to nie jest... Aha, Gold Rush. Gold Rush, w sumie Dust Bowl, Gold Rush, to za różnica. Przez chwilę coś zamuliłem... No i skurczę. To sobotnie granie z grubym miało być ciężkie. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. No zobaczymy, jak nam to pójdzie. 20 minut standardowo, Pira wytrwi oczywiście. Medyk! Nie! Nigdzie nie idziecie. No i zabili mnie, niestety. Przeciwnia drużyna mocna. Jako ciekawostkę mam, że tutaj również są jakieś prezenty. Starych eventów świątecznych się zawsze. Tak, teraz sobie znajdę. I różne tam rzeczy są w środku, jak widzieliście. Teraz miałem lekkiego i piórko na 15 sekund. Karambu. Teraz pewnie macie wyciszone... macie wyciszone dźwięki z gry, ponieważ znowu leci jakaś melodyjka. No niestety ja to muszę wyciąć. I tak będzie na początku każdej rundy niestety. Nie wiem, ile to trwa, jakoś 30 sekund pewnie czy coś. No i co? No i gramy, prawda? Próbujemy sobie poradzić. Ostatnio ktoś mi pisał też, żebym starał się używać kanapki, a nie shotguna. Proszę bardzo, to kanapka. Tu mam rękawiczki, moje ulubione oczywiście. Są fajne, bo z nimi się szybko biega. No i Natasza, mój ulubiony minigun, głównie dlatego, że zadaje, że jest tym. Jak to się nazywa? Kuriozum tak zwanym. O, Strange. Ale przyznam, że nawet jak zanim miałem Strange, to też używałem Nataszy. Jakoś tak. No bo w ogóle masz broń beznadziejną, bo ona duży i te sticky trzeba zdetonować. Ale wolę ją jakoś. Ej, odsuńcie się od tej bramy. No odsuńcie się. Nie. Od jakiej bramy? Ja mam piasku. Zjem cię okiem. Zasynik, trzeba wyjść. Zabójstwa. Oj, oj. Szpieg, szpieg! Ha, zabiłem szpiega. Widzieliście, jak go genialnie wyczaiłem? Zobaczymy, co w prezencie. Stajesz oślepiony na 5 sekund, co? O, fuck. Ja zjem kanapkę. Dzięki. Tego inżyniera ma z tyłu. Gdzie? Tam, gdzie stoi. No, widzę, drugi zginął. Tam drugi. Gdzie? Tam. A, widzę dziada. Ale tu ich jest za dużo, ej. Aha. O, piękny kryty, dziękuję. Trzeba załatwić tego inżyniera, o którym mówił mi sojusznik. Może i dalej nie w tym teleporcie, naprawdę. Nie narzekaj, doceń to. Gdzie ten teleport leci? Dobrze, co? O! O, no rzeczywiście super. Jak widzicie, jest włączony w ogóle na serwerze Alltalk tak zwany, czyli że wszyscy gracze nas słyszą, co za tym idzie. Nie mogę tutaj podawać swoich planów, bo przeciwnik je usłyszy. Szczególnie jeżeli mają to być jakieś ukryte plany typu patrzcie, pójdę jako spy i gdzieś tam będę już nie oczekiwać. James, jak widać, jest dobrym spajem, a to nie jest drugi raz, że nie. Na poprzedniej mapie również miałem z tym dziadem problemy. No, ale cóż.
kiepskie miejsce na teleport moim zdaniem, ale cóż. Dawaj, dawaj, idź, 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 szybko! O, sorry. Nie kapłan. Mój błąd jest, że widzicie. Mam ogarnięty tym, który się z tym komunikuje, co mi się w ogóle bardzo podoba. Ej, zróbcie to la... To tam chyba je kanapkę. Cześć. Nie ma. Te działko im zniszczę. Nie no, miło. Wdepłem przez przypadek w teleport i znalazłem się nie wiadomo gdzie. Fajnie. Miłe uczucie. Widzicie, w ogóle śmieszne, że jak tak biegam przed przeciwko jako gruby. Znalazłem specjalny prezent, który mnie ten... Przecież rozwaliłem to działko, Ozin, co ty chcesz? A ile to? Takie małe, śmieszne, rozwaliłem. No nie wiem, prezentu nie mogłem podnieść, tak czy siak widzieliście... Aha, teraz miałem na odwrotny prędkość ślimacza, czyli mnie spowolniło podwójnie 10 sekund. Ten prezent według mnie fajny bajer, taki urozmaicający rozgrywkę. Weź na digamy. Tu gdzieś jest szpieg, uwaga. Na banku żółtego, dzwona zmarłego. Tak. To w prezencie było. Masz teleport, teleport masz na dole. Dobra, zabij go. Nie poddawaj się tak łatwo. Masz 10 sekund, żeby postawić... Paliłem się i miałem jedno działko. Co? Ro, działko! Widzicie, co postawiłem działko jako gruby? Zobaczmy, co będzie w kolejnym prezenciku. Ej, no ja chciałem. Znowu masz 10 sekund, żeby postawić działko. To moje medyka. O! A, nie, to zasobnik. Chyba nie doczytałem. Medyk? Please? Albo jest dispenser, nieważne. Na serwerze w ogóle na początku każdej runy, gdy jeszcze wybieramy, czy gramy for fun, czy skillowo. Ojej! To jest również moim zdaniem fajnym bajerem. Ponieważ pozwala graczom, pozwala dopasować rozgrywkę do tego, jak gramy. Do graczy na serwerze tak właściwie. Bo gracze sami sobie wybrałem, czy są właśnie skillowo, czy dla zabawy. Ozin, to ty, czy szpieg? James, ja wiem, że gdzieś tu jesteś, byłaś. Nie umarłem. Nie wiem, czy ja powinienem uwierzyć, że umarł. Zostaw ten prezent. No co jest? No, głupi prezent przeniósł mnie na respa. No, prezenty są generalnie śmieszne i według mnie naprawdę zabawnie urozmaicają rozgrywkę. W ogóle duży plus ode mnie dla wiejskiej chaty.pl za to. Swoją drogą powiem wam też, o, ostatnio stwierdziłem, że dużo osób zaprasza mnie do znajomych. Ja nie bardzo jestem za tym, żeby przyjmować takie zaproszenia od moich nieznajomych, więc zrobiłem co innego. Na Steamie znajduje się grupa, która nazywa się Grupa Zekruda. Ja w niej jestem i ilekroć jestem online, żeby grać w Fortressa i możecie do mnie dołączyć, zawsze jestem tam widoczny. Tak jak też zresztą w tej chwili, ludzie, których już tam zaprosiłem, jak najbardziej mnie widzą. Mam nadzieję, że te osoby będą zapraszać kolejne osoby. Zresztą widziałem, że ja zaprosiłem chyba dwie czy trzy osoby, a grupa się już poszerzyła. Więc nie wiem, jak to działa, czy można samemu dołączyć bez, że tak powiem, pytania. Czy można tylko na zaproszenie. Jeżeli na zaproszenie, to piszcie do tych ludzi, żeby was zapraszali do grupy. Grupa jest otwarta, publiczna dla wszystkich. Kto chce dołączyć, kto chce złapać się na serwerze właśnie, czy coś takiego, jest... Twoja głowa stała się malutka na 20 sekund, och nie. No, kto chciałby do mnie dołączyć do gry, bawić się ze mną, to... Proszę bardzo, droga wolna.
O, jaką mam małą główkę. Ale powinien do tego mieć taki śmieszny, piskliwy głosik. O, to był zły ruch. Właśnie. Kurczę. Dobra, podwójcie, że dorosł łyczkę i trochę zaspał usta. Mam tam jakiś izotonik, czy jakieś takie cholerstwo. Zapraszam was również, żeby spotkać, złapać mnie na jakimś serwerze w niedzielę. Na 90%, jeśli nic mi nie wypadnie głupiego, będę nagrywał. Nie wiem na jakim serwerze, ale po to jest wspomniana grupa. Ojej, jakieś lagi. O. Chyba mi internet wyoliło. Więc tylko powiem na koniec jeszcze o tym, że w niedzielę również będę gdzieś nagrywał. Nie wiem jeszcze gdzie. O, czyżby wróciło? Biega. Chyba miałem jakiegoś laga dziennego. Zamykam teraz. W każdym razie... w niedzielę możecie mnie spotkać na jakimś serwerze. Jak nie wiecie na jakim, sprawdźcie w grupie. No cholera, zabijcie go wreszcie. Za pyrkę sobie po raz pierwszy biega, bez czego. Kurczę, byłem niewidzialny, a i tak spłonąłem, ale lipa. W każdym razie... Aha, no i żeby nie było, w niedzielę będę nagrywał już inżyniera, ponieważ w nadchodzącym tygodniu będzie u mnie lipa z czasem. Zresztą tak samo jak w tym troszkę jest ciężko. To jest sobotnie nagranie, nagrywam je w piątek, więc tutaj nie ma jeszcze tak źle. Natomiast w niedzielę będę, nagram chyba też od razu jeszcze właśnie niedzielne. A w niedzielę spotkacie mnie na serwerach jako inżyniera, bo będę nagrywał tydzień z inżynierem. Ej, spaj! Zaraz się zbanuje, za kity. Wiem, że apteczkę wyprzedziłeś, bo apteczkę wzięłeś. Dwóch mnie goni. No nie. Niektóre niestety prezenty, jak widzicie, są negatywne i oglądam gwiazdki przez 5 sekund. To wtedy idealnym celem dla każdego, szczególnie dla snajpera. Zdominowałem PZPL. Wow. Na poprzedniej mapie graliśmy, zdominowałem Onion Knight, jak widzicie, tutaj jest, on nie żyje. Po lewej jest czwarty od dołu obecnie, czyli cebulowy rycerz. Na poprzedniej mapie go zdominowałem. Zabiliście go? Nie biega dalej. Ała. Zabijcie go w końcu, co? Ale o kim mówię? Tym leszczu, co tu biega. Jesteś leszczem. Dobrze wiedzieć. No nie ma żadnych działek, wbijajcie. Są działka, dwa. Nie wbijajcie. Tu biega niewidzialny. Nie ma działek. Są trzy działka z tyłu. Są działka. Bieg za pyrkę. Trzy. Teleporta trzeba zrobić. Nie ma działek. Są działka z nóżkami. Z nóżkami są, na przykład ja. Cześć, jestem działko. Ła, ej! O fuck, help! Dalej, pać do... Ja nie mogę. Kupajcie! Tak nie zapłaci. O, śpiech! A, zginął. Zabić przeciwników. O fuck, gdzie moja amunicja? Nie mam amunicji, oj, to bardzo niedobrze. Ha, patrzcie, miałem drugie miejsce, jestem bardzo dumny z siebie. Tak. Kolejna ciekawostka. O, widzicie? To jest mój przeciwnik. Przeciwnicy po końcu rundy, przegrana drużyna, zamienia się w różne śmieszne rzeczy. No i co tu? Aha. W ogóle, kurczę, powiem wam, że zastanawiam się, jak to wygląda ta gra, no właśnie tego... jak to się nazywa? No, poszukiwanie przedmiotów, co się właśnie ludzie przebierają za skrzynki, takie różne rzeczy.
Chętnie bym zagrał w ogóle w coś takiego. Jeżeli wiecie, gdzie można znaleźć taki serwer, albo jak w ogóle samemu postawić taki serwer. O, ma Azazel mnie leczy, bardzo fajnie. No i ten. Na czym ja stanąłem? Widzicie, znowu się zamyśliłem. Aha, stanąłem na tym, że chętnie bym zagrał w Prop Hunt, bodajże tak to się nazywa. Nie mam niestety Gary's Mode, więc Prop Hunta zagrałbym w Team Fortress. Jeżeli znacie, wiecie jak zrobić taki serwer, albo gdzie jest taki serwer, podajcie. Chętnie zagram z wami, tym bardziej. No i tyle w tym temacie, grajmy teraz, a Azazel tutaj mi pocisnął Ubera, mam nadzieję, że nie będzie tutaj sticky, nie ma żadnych sticky, więc ciśnie. Od razu zginąłem, nie, na dzień dobry. A cholera. O, świetnie, to jest dziwna rzecz. Nie wiem czemu, ale zginąłem, jak dostałem w głowę. Ale zginął. A Azazel, sorry za tą śmierć, ale mi spadł na głowę. Ej, po co? Jakie kampery? No, w sumie ładnie. Lagi mam jakieś. Jeszcze demo nad wejściem w campi. Starek za tobą. Macie jakieś lagi? Nie, mamy dobry internet. W ogóle nie lagi. Chyba nie lubią tego posaka. Są niemili dla Kubali, nie wiem dlaczego w sumie, ale... W ogóle widzę, że nasz czas dobiega końca powoli. Więc może... O, jeszcze 20 minut nie minęło w sumie, więc dobra, nie uprzedzajmy faktów. Minie to wtedy, będziemy gadali, co może. O, widzicie, głosowanie, następny rodzaj mapy, jaki chcemy zagrać w ogóle. Ja bym chciał ataki obrony oczywiście, więc klikamy dwójeczkę. Dobra, ciśniemy z Azazelem. Dobry panu. Panu też dzień dobry i panu. Panu i panu. Idziemy, nie zatrzymujemy się. Ja się nie zatrzymuję. A ja ten tur za tobą. Zacznij. Daleko wyszliśmy z tym ty. Odzywaj się do mnie. Nie. Jasne. Ej, oro, amunicja tutaj. Nie mam amu. Ma Ewa jakieś kampi. O fuck, ktoś użył. Dobra, akurat pyra mi dała trochę amu. Co za tobą? Ach, cholera. Ale to był dobry Uber mimo wszystko. Ładnie ich pociśliśmy. Za tobą jestem jakby co. A ja za tobą jak coś. Medyk, jestem za nim jak coś. Jesteśmy obaj za tobą. Albo przed tobą teraz. Ej no, chciałem go spiąchać. Podoba mi się ekipa naprawdę na tym serwerze. Nie wiem, czy to jest tak zawsze, czy tylko w tej chwili. Ale obecna ekipa jak najbardziej mi się podoba. Pozytywna, niektórzy są zgrani, sensownie. No to negatywne podejście do tam jakiegoś tam Kubali czy coś, też jakiś młody chłopak. Troszkę, no nie lubię jakieś takie negatywne podejście, ale z drugiej strony jak ktoś tak ciągle krzyczy przy mikrofon, na dłuższą metę to potrafi być irytujące. To byś F cisnął, bym wiedział chociaż gdzie jesteś. A, tu jesteś, widzisz, jestem. Ja jestem w teleporcie. Małasz to masz. Ach, cholera. Żebyśmy wam nie wbili na respa. Taki wiesz. Taka taktyka. Cycki! Nie patrz się, bo ci coś ten. No ale wiesz. Cenzura i te sprawy. Dobra, powiem wam, że minęło 20 minut, więc po tym, teraz ostatnia śmierć, albo ostatnie dwie śmierci, co tam. I pociśniemy.
Ja już po kolacji. No ej. Już jadłem. No ale nie doceniasz moich starań. Czyli ja znowu mamy to pchać? No to nie mogę jej dojeść. Muszę wam dać wskazówkę. Znowu mamy to pchać. Więcej ci nie zrobię. Chyba znowu ten buduje działkę na respie u nas. To jest taki, taka taktyka. Ofensywna. No widzisz, mówię ci, że to taka taktyka. Idzie pierwszy. On tak zawsze. Ale sticky. Gdzie? W kogo ją strzelać? A, bo ty umierałeś. Przyjaciela. Ale tam nikogo nie było. Ja wiem szczegóły. Mogłem sobie znaleźć. O, ktoś dostał chyba. Dobra, ostatnia śmierć i będziemy kończyć na dzisiaj nagrywanie. Chociaż przyznam, że robię to z bólem, bo naprawdę świetnie się bawię. Ogółem jak wiecie, Azazel Hel... Kurwa, dwa prezenty. Ogółem jak wiecie, najlepszym grubym nie jestem, ale naprawdę podoba mi się atmosfera. Normalnie szczał życie. Atmosfera na tej atmosferze, no. Atmosfera na tym serwerze. Dobra, spaliliśmy w przyczynku. Znaczy w sumie nie, zabiliśmy. Co ja gadam w ogóle? Ej, ty nie piję tej minerali. O, tam była wieżyczka. No trudno, ale pocisnęliśmy ładnie. Mam czwarte miejsce. Nie jest tragedii, nie ma tragedii. Muszę ją wypróbować. Widzimy się jutro w ostatni dzień z grubym. No i oczywiście jeśli na serwerze nie spotkacie, to widzimy się również w dniu z inżynierem. Z mojej strony na dziś to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!